masz? No, mam to pudełko. Jadzia Bilska kupiła w aptece zestaw do pobrania materiału genetycznego i zamierza porównać swoje geny z genami nauczyciela. Pomaga jej w tym jej przyjaciółka Sandra. Okay. Tylko trzeba przeczytać jeszcze instrukcję. Nie wydaje się takie trudne. Poradzimy sobie. Przeczytam, jak to zrobić. Dobra. Trzeba pobrać ślinę z wewnętrznej strony policzka. Musisz otworzyć buzię. Dobra. Otwórz. O, szerzej, nic nie widzę. Dobra. Też? Okej. Okay. Jest. O, jest. Teraz potrzebujemy śliny Leśckiego. Nastolatki zamierzają wykraść kubek nauczyciela fizyki. Chcą pobrać z niego próbkę jego śliny, która jest im niezbędną do badania DNA. Dzień dobry. Przepraszam, że tak naszłam pana, ale czy... Ja chciałam się zapytać, czy pan już wypił herbatę, bo ja chętnie pójdę umyć kubek. Tak. Nie, no ja będę pił jeszcze herbatę, dobrze? Okej. Okay. No, ile będziesz pisał tę poprawkę? Skończyłeś? No to pokaż. Sandra! Masz? Mam. Gimnazjalistki są podekscytowane. Udało im się ukraść kubek nauczyciela i mają nadzieję, że dzięki temu zdobędą jego DNA. W łazience chcą pobrać materiał genetyczny. Z której strony pił? Chyba z tej. Okej, mamy to. Nastolatki myślą, że nauczyciel ich nie znajdzie. Tymczasem Andrzej Lesicki widział, jak wbiegają do łazienki. Dziewczyny, co wy robicie z moim kubkiem? Nic. Co to jest? Testy DNA na ojcostwo, zestaw do pobrania materiału. Wyjdź proszę, dobrze? Jadzia, ty naprawdę myślisz, że ja jestem twoim ojcem? Skąd pan wie? No słyszałem te plotki, no ale dlaczego ty tak uważasz? No bo... Razem z moją mamą gotował pan spaghetti ale zakochany pies. Ale to jest nazwa potrawy, tak się wtedy gotowało, to jest z filmu, wiesz? A to, że chcieliście pisać razem pracę magisterską? No od tego się w ciąży nie zachodzi. Moja mama mówi, że mój tata umarł i nie zdążyłam go poznać. Ale ja myślę, że ona mnie okłamuje. Co, ja nie wiem naprawdę, czy twoja mama mówi prawdę, czy nie, ale ja wiem jedno, ja nie jestem twoim ojcem. Wszyscy mnie okłamujecie, nie wierzę wam. Jadzia się myli. Nie jestem jej ojcem. Nigdy nic nie łączyło mnie z jej mamą. Owszem, studiowaliśmy razem, ale to cała historia. Na początku nie przejmowałem się tymi plotkami, bo myślałem, że to głupie żarty. Ale teraz widzę, że trzeba coś z tym zrobić, bo Jadzia to naprawdę przeżywa. Jadzia jest skołowana. Uważa, że dorośli ją okłamują. Nie wie, komu powinna wierzyć. Wierzy więc koleżance. No Boże, ona go z domu wyrzuci? Masz rację. Teraz musimy zrobić te badania. A jak zadzwoni do mojej mamy i się zrobi afera? Afera to będzie, jeżeli okaże się, że on jest twoim ojcem. Chcesz do końca życia mieć wątpliwości? No nie chcę. Dlatego idziemy robić te badania. Chodź. Do szkoły wraca ojciec Nikodema. Mężczyzna jest zszokowany wybrykiem syna. To wina nauczycieli, oni zepsuli mój laptop, włączyli w prąd sali komputerowej. Robią mi na złość. Co ty wygadujesz? To wszystko przez te gry. Twoja wychowawczyni miała rację. Ty już na tym nie panujesz w ogóle. Gówno, prawda. Czekaj. Nikodem! Tu, gdzie idzie? Nikodem, co ty wyprawiasz? Nie idę do domu. Nigdzie nie pójdziesz. Bo w domu jest komputer, tak? Nie o to mi chodzi. Odczerpij się ode mnie. Możesz się uspokoić na chwilę? Chcemy ci pomóc, rozumiesz? Nie potrzebuję żadnej pomocy. Nikodem, nigdzie nie pójdziesz. Przeprosisz teraz swoich nauczycieli i zaraz po szkole idziemy do poradni. Nie potrzebuję poradni. Nie będę z tobą dyskutował. Pójdziesz to bez dyskusji. Ale nie słuchaj ich, oni są głupi. Nikodem. Proszę cię, przeproś nauczycieli. Przepraszam. Oczywiście razem z żoną pokryjemy koszty, które spowodował nasz syn. Tylko proszę, nie zawiadamiać się po policji. Mhm. Proszę pana, my musimy mieć pewność, że taka sytuacja się nie powtórzy, a pan skontaktuje syna z terapeutą. Teraz na tym nam najbardziej zależy. Dobrze, tak jak powiedziałem, zabiorę go do poradni. Mhm. I jeszcze jedno, jak tylko terapeuta wyda opinię, potrzebujemy ją natychmiast w szkole. Oczywiście, przyniosę. Nikodem, pożegnaj się ładnie, idziemy. Ale tato! Bez dyskusji powiedziałem, wychodzimy, chodź. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proszę koniecznie pamiętać o tej opinii, dobrze? Dobrze, oczywiście. Wszyscy
się na mnie uwzięli. Robią ze mnie kretyna, ja tylko chciałem spokojnie dokończyć grę. Nie jestem uzależniony, nie potrzebuję żadnej głupiej terapii. Dopiero teraz zauważyłem, że mój syn ma poważny problem i muszę coś z tym zrobić. On pójdzie na tą terapię, czy mu się to podoba, czy nie. Mam tylko do siebie pretensje, że wcześniej tego nie zauważyłem. Jadzia i jej koleżanki przychodzą po lekcjach do szpitala na Biskupińskiej. Mamą Zosi jest przełożona pielęgniarek Elżbieta Sułowska. Dziewczyny mają nadzieję, że kobieta załatwi im darmowe badanie na ojcostwo. A, dzień dobry, dziewczynki. Cześć, Zosiu. No, a czemu ty nie jesteś na angielskim? No bo w szkole jest taki konkurs na projekt badawczy i pomyślałyśmy, że mogłabyś nam pomóc, bo chciałyśmy zrobić badanie DNA. Ale one są strasznie drogie. No są bardzo drogie, no ja wiem o tym. Pomyślałyśmy, że skoro pracujesz w szpitalu, to mogłabyś nam jakoś taniej te badania załatwić. No, tu są próbki śliny. No słuchaj, no nieźle, ale ja nie mam takich możliwości. No, ale mam już pogadaj z ordynatorem, powiedz, że to dla dobra nauki. Dziecko, posłuchaj, my nawet na oddziale takich badań nie wykonujemy, naprawdę. Słuchajcie, zmykajcie do szkoły, ty wracaj na angielski, potrzebujemy twojej pomocy. No widzicie, ja tu pracuję, nie mam czasu. Zmykać. Ha, super, teraz nigdy się nie dowiem, czy Lesiecki jest moim ojcem. Mówiłam ci, że to nie wypali. Tymczasem do szkoły przyjeżdża mama Jadzi. Została o to poproszona przez Andrzeja Lesickiego. Świetnie wyglądasz. Dzięki. Jakoś nam się kontakt urwał po studiach, szkoda. O, urwał, szkoda. Miałam się odezwać, ale wiesz, czas. Dobrze. Odniosłam wrażenie, że coś się stało, bo dzwoniłeś. Wiesz co, tak, ale chodź, nie na korytarzu. Coś poważnego? No, trochę, musimy porozmawiać. Zapraszam się tutaj, chodź. Usiądź, proszę. Jeszcze tak, nie na tych niewygodnych krzesłach. Słuchaj, powiem wprost. Jadzia uważa, że jestem jej ojcem. Wow. No. I wyobraź sobie, że próbowała nawet pobrać ode mnie ślinę, aby zrobić badanie na ojcostwo. Co ona wymyśliła? No. Także ona uważa w ogóle, że ją ukłamujesz. Także nie wiem, porozmawiaj z nią jakoś, wyjaśnij, bo ona to po prostu bardzo przeżywa. No i teraz jeszcze w szkole się z niej śmieją, także nie jest jej łatwo. Słuchaj, przepraszam, nie wiem co powiedzieć, głupio mi, ale uwierz, nigdy nie powiedziałam nic takiego, żeby ona mogła pomyśleć, że ty... Słuchaj, ja wiem, kiedy to się zaczęło, bo tak naprawdę ja palnąłem głupotę na lekcji. Powiedziałem, że razem studiowaliśmy i na studiach jedliśmy razem spaghetti, ale zakochany pies. No i od tego wszystko się zaczęło, ona poskładała to, że my razem byliśmy parą i tak dalej. Wiesz co, obiecuję, wyjaśnię to z nią. Zadzwonię do niej, nie zostawię tego. Jadzia, cześć. Gdzie jesteś? Ja jestem u ciebie w szkole. Słuchaj, musimy porozmawiać. Tak, będę czekała przed szkołą. Tak, no to pa. No ale słuchaj, wiesz, to może byśmy się jakoś jeszcze umówili na kawę i tak na spokojnie. Bardzo chętnie. Nie wiem, co mam zrobić. Jeśli córka ma mi uwierzyć, to muszę wreszcie jej powiedzieć prawdę. No, tylko jak powiedzieć 13-latce, że jest dzieckiem z wpadki? Bardzo się boję tej rozmowy. Mama umówiła się z Jadzią przed szkołą. Nastolatka jednak nie chce rozmawiać. Dziewczynka jest zła na mamę, bo czuje, że ta nie jest z nią szczera. Hej, chcę z tobą porozmawiać. Chodź do szkoły. Pan Lesicki, twój nauczyciel mnie wezwał. Jak w ogóle mogłaś pomyśleć, że to jest twój tata? Ciągle mnie okłamujesz. Mówisz mi o człowieku, który podobno jest moim ojcem, a nigdy nie istniał. Kochanie, przepraszam. Wstydziłam ci się powiedzieć prawdę. Teraz już jesteś duża i myślę, że zrozumiesz. To kto jest moim prawdziwym ojcem? Widzisz, ja go praktycznie nie znam. Poznaliśmy się na dyskotece. Nigdy więcej go już nie spotkałam. Jak on miał na imię? Paweł. Miał niebieskie oczy, tak jak ja? Tak, miał niebieskie oczy. I co jeszcze? Za uchem miał takie samo znamie, jak ty. Mogłaś mi od razu powiedzieć, a nie ściemniać. Wiem, pan Lesicki jest na mnie zły? Nie, to nie jest tak, że jest na ciebie zły, ale rozumiesz, no, pan Lesicki ma żonę, dzieci. Musisz mu to wyjaśnić, przeprosić. A jeśli on będzie się musiał z tego tłumaczyć? No dobrze, zaczekasz tu na mnie? Idź, zaczekam. Proszę pana. No słucham cię. Przepraszam, że ukradłam panu ten kubek i że myślałam, że jest pan moim tatą. Te, Lesicka.
To nie moja wina, że oni się nabijają. To oni to wymyślili. Słuchaj, kolega mi się nie przejmuje, ja wszystko rozumiem. Wiem, że zostałaś to wmanipulowana, dobrze? Oni się pośmieją, a w końcu zapomną. Chodź, pójdziemy do mamy, dobrze? Wszystko rozumiem. Naprawdę masz bardzo dzielną córkę. Dziękuję. Wrażliwa. No, miała trudną lekcję, ale bardzo dobrze ją odrobiła. Moja mądra dziewczynka. Głupio mi, że myślałam, że Lesicki jest moim ojcem. Ale wiedziałam, że mama mnie okłamuje. Teraz przynajmniej znam prawdę. Nie wiem, jak to zrobię, ale ja kiedyś znajdę mojego prawdziwego ojca. Hej, zaczekajcie. Hej, jak tam, znalazłaś go? Mieszka we Wrocławiu? Nie wiem, czy mieszka, ale kiedyś mieszkał. A jak chcesz go znaleźć? Znalazłam na fejsie kilku kolesi, którzy mogliby pasować. I nie wiem, może będę do nich dzwonić. Pomożecie mi? No pewnie, jesteśmy z tobą. Jadzia Bilska przestała się przejmować żartami kolegów, a ci szybko się znudzili i przestali jej dokuczać. Teraz dziewczyna myśli tylko o tym, żeby znaleźć swojego prawdziwego ojca. Zajebista jest ta gierka. Grafika jest najlepsza, najlepsza ze wszystkich. Ej no, weźcie, pokażcie. Nikodem Gil chodzi na terapię do poradni psychologicznej. Ojciec pozwala mu korzystać z komputera raz w tygodniu. Ale fajnie. Zamknij tego laptopa i daj mi go. Ale co? W tej chwili zapraszam mnie tu twoich rodziców po odbiór. Ale... Powiedziane było, jest zakaz grania na lekcjach i na przerwach. No tak. Teraz będzie to bardzo surowo przestrzegane. Przepraszam. Zajebiście, wszystko przez ciebie, Szajgusie. Dzięki, Palancie. Proszę bardzo. Chodzi o Patrycję. O Patrycję? Chciałbym, żebyś pomogła mi ją poderwać. Co? Michał Rudnicki prosi swoją koleżankę Martę o pomoc w poderwaniu dziewczyny, która mu się podoba. Nie wie, że Marta jest w nim skrycie zakochana. Co, zaczynamy w końcu? On powinien na tę randkę zabrać mnie, a nie Patrycję. Ej, co się pchacie? To jest kolejka. Ale ona nie będzie stać w kolejce. Oliwia z pierwszej gimnazjum opuściła się w nauce, by uniknąć kłopotów, kłamie, że jest ciężko chora. Jakbym wiedziała, że ta akcja z białeczką tak wyjdzie, to już wcześniej przecież bym to wymyśliła. Kurde, ludzie, my nie możemy siedzieć tak z założonymi rękami. Musimy jakoś pomóc Oliwce. Klasa Oliwii szuka dla niej dawcy szpiku. Trzymaj, zapisz się do banku szpiku. Nasza szkoła jest online. Wpadnijcie do nas. Jesteśmy na szkoła.tvn.pl.